28. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka, Łomża 2015. The 28th International Theatrical Festival, Walizka, Łomża 2015. Motywem przewodnim tegorocznej 28. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Walizka jest Teatr bez granic, powiedział w czasie uroczystej inauguracji Jarosław Antoniuk, dyrektor Teatru Lalki i aktora w Łomży. Jak zawsze, organizatorzy zapowiadają poszukiwanie interesujących zjawisk w szeroko pojętej przestrzeni teatralnej i artystycznej. W tym roku nasz festiwal jest wyjątkowym zjawiskiem, nie tylko artystycznym, ale również i takim organizacyjnym, dlatego że zaprosiliśmy rekordową ilość spektakli. 15 zespołów wystąpi w konkursie, z czego 10 zespołów to są zespoły zagraniczne z bardzo różnych stron świata, co się cieszę, bo ta wielokulturowość jest dosyć ważna. Przyjechały teatry i z Singapuru, z Argentyny, z Jordanii, z Europy Zachodniej, ze Wschodu, więc rzeczywiście on się bardzo rozprzestrzenił geograficznie. Również cieszę się, że dopisują teatry polskie. To są bardzo ciekawe przedstawienia, które gdzieś tam już były nagradzane na różnych festiwalach. Plus oczywiście organizujemy nurt spektakli towarzyszących pod nazwą Nasze Miasto. W tym roku wystąpią znakomite teatry z Poznania, z Warszawy. Japończycy pokażą spektakl w sali teatru, z kolei ulica Farna również, myślę, że będzie takim miejscem teatralnym, bo tam będzie Kazio Spącz. No i na zakończenie festiwalu Łomżyński Teatr zaprezentuje swój spektakl, więc program jest interesujący, bogaty. Przez 4 dni Łomża staje się stolicą teatrów lalkowych. Ceniony nie tylko w naszym kraju, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka zajmuje ważne miejsce w kalendarzu wydarzeń w mieście. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło powitać w Łomży wszystkich uczestników, gości i miłośników 28. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Walizka. Szczególnie serdecznie i ciepło witam gości z zagranicy. Argentyny, Białorusi, Bułgarii, Czech, Francji, Grecji, Holandii, Japonii, Jordanii, Niemiec, Singapuru i Włoch. Przez 4 dni nasze piękne miasto ponownie stanie się stolicą teatrów lalkowych. Ceniony nie tylko w naszym kraju, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka zajmuje ważne miejsce w kalendarzu imprez. To zawsze są wspaniałe dni dla naszego miasta i jego mieszkańców, którzy mogą obcować ze sztuką na naprawdę wysokim poziomie. Ponownie tętnić życiem będą nie tylko teatralne sceny i widownie, ale także inne części naszego miasta. Przede wszystkim, głównie ze względu na ilość miejsca, największą popularnością będą cieszyły się plenerowe spektakle na Starym Rynku i ulicy Farnej. Przedstawienia konkursowe rozpoczął spektakl A niech to gęś kopnie w wykonaniu Teatru Animacji w Poznaniu. To spektakl o pozornie sielskim życiu na prowincji. Tytułowa gęś też ma głębokie refleksje i przemyślenia. Stawia pytania o sens życia, na które odpowiedzi bywają smutne. Widowisko jest także wielką pochwałą przyjaźni ratującej z każdej życiowej opresji. No ja to mam bardzo specjalne relacje z Łomżą, bo ja jestem prawie tutejszy. W związku z tym ja w Łomży byłem na wielu, wielu festiwalach, ale po raz pierwszy mam przyjemność być z Teatrem Poznańskim i pokażemy taki spektakl A niech to gęś kopnie, który jest gdzieś osadzony w tych naszych rejonach. Może nie przez gęś samą, gęś jest międzynarodowa, ale poprzez realizatorów, to znaczy autorką jest tekstu Marta Guśniowska, która współpracuje z Białostockim Teatrem Lalek. Marta Guśniowska debiutuje w tym spektaklu jako reżyserka. Autorką scenografii jest bliska nam bardzo Julia Skuratowa z Wilna, czyli też tu bliżej nas niż cokolwiek innego. No i mam cichą nadzieję, że ten spektakl, który przywozimy, który pokazaliśmy w paru miejscach, choć to jest bardzo nowa, bardzo świeża premiera z tego sezonu, sprawi przyjemność także publiczności łomżyńskiej. Trzymam kciuki za moich kolegów, no i za widzów. Oto kur! Niepodważalne siedlisko kurzego zamętu, kurzych łapek i...
po prostu. W tym oto górniku już za chwilę rozegra się scena mrożącej krew w żyłach batalii o życie i o kolację. Przypatrzmy się temu przez chwilę, stając się niemymi świadkami tej zbliżającej się kurzej tragedii. Pan Bam i ptak Agrafka to historia bez słów, za to z wielkimi emocjami. Pan Bam, życzliwy wszystkim samotnik, spotyka ptaka ze złamanym skrzydłem, który potrzebuje jego opieki. Tak zaczyna się przyjaźń, przerwana nagłym i niespodziewanym rozstaniem. Thank you.
W Łomży pokazujemy pantomimę dla dzieci od lat 4. Zrealizowaną po raz pierwszy chyba w Europie, w takiej, no, ta taka forma i dla takiego widza. Pomysł zrodził się w mojej głowie dawno temu, jako że oprócz Teatru Lalek jestem miłośnikiem pantomimy i niejako udaje mi się spełnić swoje marzenie, wystąpić w prawdziwej pantomimie. Zaprosiliśmy do współpracy Bartłomieja Ostapczuka, dyrektora Warszawskiego Centrum Pantomimy, jednego z najlepszych polskich mimów, kształconego na świecie, w Hiszpanii, w Stanach, no, który nas wziął w obroty i 2 miesiące bardzo ostrego treningu no, dało rezultaty. Spektakl u nas się cieszy powodzeniem. Jesteśmy zapraszani na festiwale. Historia jest taka podwójna, znaczy w wymiarze dla dzieci jest to historia o przyjaźni takiego starego komedianta z ptakiem, który łamie skrzydło i jakby on się nim opiekuje. Gubią się w trakcie spektaklu i właściwie spektakl jest o tym szukaniu. No, oczywiście puenty nie będę zdradzał, ale można się domyśleć, że jest optymistyczna. Z drugiej strony takie drugą warstwę, którą chciałem zawrzeć dla dorosłych, to taka historia o miłości trudnej, która czasem błądzi, czasem się można pogubić, ale jak jest silna, to przetrwa wszystkie trudy i tak to jest odczytywane. Po spotkaniach z widzami wiem, że dorośli dokładnie czytają to tak, a dzieci mają historię o dobrym, starszym panu, który się zaopiekował biednym ptaszkiem. W programie festiwalu znalazły się widowiska zrealizowane w różnych technikach teatralnych, konwencjach i gatunkach. Festiwal nie ogranicza się do spektakli dla dzieci, gdyż w większości jest to teatr dla dorosłego widza. Prezentowane spektakle przemawiają współczesnym językiem sztuki i nowoczesną interpretacją sceniczną.